Witajcie, chłopki i dziewuszki, na kolejno dupnej gali MMA. Ty, ten chłop brzmi jak Bokzel 1:1, co jest? Kupujcie BBS-a z kodem CZULIK25. Z kodem CZULIK25. Nie wiem, kto robił głos Bokzelowi, ale jest mistrzem świata, naprawdę. Poczekajcie! Ale dobre! Cześć Prozuraki i ty, osobo, która jesteś tutaj nowa, zapraszam cię koniecznie, zostaw subskrypcję, dołącz do ekipy, ponieważ dzisiaj naprawiam animacje moich widzów. Dlaczego naprawiam? Ponieważ będziemy oglądali animacje wasze i będę starał się je w trakcie pracy poprawiać, naprawiać. Krótka piła, łapka w górę, bardzo serdecznie mile widziana, naprawmy zasięgi. Wraca hashtag I love coffee w komentarzu, oczywiście, że tak. Słuchajcie, jeżeli ty jesteś animatorem i chcesz się pochwalić czymś, wysyłaj swoje projekty na prozureanimacje@gmail.com. Nie może być muzy komercyjnej, może być przesadzonych tematów, w których nie mogę pokazać i tak dalej, wszystko wiecie. Dzisiaj pracuję na setupie oczywiście ZenBook Pro Duo od firmy Asus wraz z moim tableciskiem graficznym, ponieważ będę dzisiaj naprawiał wasze animacje, poprawiał wasze animacje i no, wygodniej mi się tak robi, plus ostatnio bardzo spodobał wam się kadr z Zephyrusem, w którym widzieliście z tamtej kamery, siemanko kamero, co się tutaj działo, bo widzicie wtedy lepiej mój workflow, tą kamerą mogę się wtedy bawić, przybliżać, oddalać i tak dalej. Słuchajcie, mam dosłownie, już spojrzę na termometr, 29 stopni mam w studiu. Gwarantuję wam, że nie mam klimatyzacji tutaj niestety jeszcze i jest tragedia, ale czego się nie robi dla was. Czekałem do samej nocy, jest 22, jest ciemno za oknem, ja tu mam wszędzie połączone lampy, a i tak jest po prostu ukrop. Dobra, bez zbędnego gadania, lecimy bezpośrednio do maila z animacjami. Będę wam przeklikiwał tylko najciekawsze, ale jak będzie jakaś prosta, która przykuje moją uwagę, to postaram się ją poprawić, wskazać, co można zrobić lepiej. Zasuwamy! Aha, link do tej bestii oczywiście jest w opisie, więc sprawdźcie sobie, z czym mamy do czynienia, a teraz bezpośrednio do animacji. Okej, pivot animacja. Króciutka. Nawet git, powiem szczerze, nawet git. Co można by tu poprawić? Na pewno można by poprawić te kopnięcia, żeby były... Chociaż jest w porządku, w sensie, jeżeli chodzi, czekajcie, może znajdę, o! Zróbmy sobie wycinek ekranu. Słyszą stary projekt z gaczem oczywiście, ale to jest nieważne. Zobaczcie, załóżmy sobie nową warstwę, wklejmy sobie to. Teraz zobaczcie, jeżeli między tą klatką z wydłużoną nogą, ja sobie szybko odwzoruję tutaj obok, oczywiście na nowej warstwie, żeby nie było. Na szybkości naprawdę, żeby to nie zajmowało za dużo czasu, ale pokażę wam, jak to można szybko, fajnie, sprawnie zrobić lepiej. Tu zawsze fajnie byłoby zizautować. Ciało zawsze musi się lekko zginać, ta noga tu powinna doginać się do dołu, czyli już mamy izautowanie powolutku. Żeby była szansa na zareagowanie, na poczucie tego impaktu i na poczucie opadania tej nogi, tej oczywiście kończyny, która tutaj jest używana, ponieważ takie instant ruchy są fajne, ale przez to, że dodałeś te speedliny, to jeszcze ratuje sytuację. Ale gdyby ten Goku po tym ruchu miał lekko zgiętą nogę tak, potem lekko trochę wyżej, tu lekko wyżej i dopiero przy tym ruchu, tak o, cyk, cyk, i w finalnym ruchu przy opadaniu obu nóg byłoby coś takiego, żeby przejść znowu w to samo i zrobić taką pętlę, byłoby dużo lepiej, bo ten ruch byłby w taki psz, byłby ten ruch, a nie taki urwany mocno, nie? Ale poza tym bardzo spoko, fajnie, że dodaj speedliny, bo to mocno ratuje sytuację. Lecimy dalej, szanuję, bo początkująca osoba, ale fajnie zrobiona animacja. Dobra, miałem małe problemy techniczne, ale już lecimy dalej. Mikrofon mi nie działał, nie wiem dlaczego, lecimy dalej. O kurde, a to jest ładne bardzo. Powiem tak, dźwięki, wszystko bardzo dobrze. Te smiry, tutaj ciekawie, że dodawałeś efekty, to jest spoko. To bardzo, bardzo w porządku, jeżeli chodzi o to. Tylko jeżeli chodzi o animację... Tak, widzę, co robiłeś, było zamazywane po prostu. Ale zanim to, Brian Betley. Siema Prozu, wysłałem ci już zwiastun tej animacji, ale wreszcie ją dokończyłem. Są efekty, dźwięki, muzyczka. Możesz normalnie dopuścić wszystkie dźwięki, no copyright, muzyka z biblioteki YouTube. Bardzo, bardzo dziękuję, że to wskazałeś. Powiem tak, 12 godzin to już taki jest ogromny wkład pracy na animację prostą, taką podstawową. Ale szacun za efekt, bo jest bardzo dobra. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. Załóżmy, że on ma jakąś pozę bitewną i chce zniknąć, prawda? Dwa sposoby. Jeden, zobacz, wchodzicie sobie we właściwości jego. Ja teraz daję alfę 100% i na samym końcu alfę 0%. I to jest w każdym programie, nawet w pivocie. Możecie sobie zmienić alfę i tyle. I patrz, teraz mamy pierwszą opcję znikania. No, proste strasznie, czyli po prostu zmieniamy mu alfę do zera. Ok? Ale ta pierwsza opcja twoja też jest git. Zobacz, zobacz. Mamy dużo kresek.
nie? Teraz dajemy F7, zwiększamy sobie kreski, no powiedzmy o 4 piksele, czyli tam, albo o 3, dajmy sobie teraz 4 i robimy dalej, teraz 4. Troszkę w innych miejscach, minimalnie. To jest coś, czego się nauczyłem jeszcze kiedyś, robiąc kurde animacje w pivocie. Dobra, teraz dajemy F7, zwiększamy jeszcze powiedzmy teraz do 8, no i tu załóżmy, że już będzie F7 i F7, on ma tu zniknąć, nie? I teraz zmieniamy sobie kolor linii tylko na biały, tak jak w twoim przypadku, cyk, i mamy prostą animację znikania. Odwracamy, tu będzie F7 i teraz zobacz, proszę bardzo. Pierwsze znikanie, pojawianie się i tamto. Widzisz? Dwa proste sposoby. Żeby to było płynne, musicie zwiększać grubość linii. Nie ich ilość i szlaczki, tylko ich grubość, to jest ważne. Pyk, pyk i pyk. Nie ma za co, lecimy dalej. Myślę, że z poprawiania na dzisiejszy odcinek wam wystarczy. Lecimy skupić się już teraz na tych takich najbardziej konkretnych animacjach, aczkolwiek myślę, że każdemu się te porady na początek przydadzą i będę się starał wracać co jakiś czas z takimi konkretniejszymi. Frame by framing. Troszkę sloppy, w sensie troszkę taki niekontrolowany frame by framing, ale bardzo przyjemny. Jakby szanuję za podejście i za próbę, ale za bardzo trzęsie się linia. Mam wrażenie, że delikatnie Justyna za bardzo lata jeszcze ręka, nie? Musiałaby być większa uwaga przyłożona, żeby te linie były minimalnie obok siebie, bo to jest bardzo ważne w frame by frame, ale zobaczmy jeszcze coś. Śpiewać każdy może trochę lepiej lub trochę go... Ale lipsync bardzo ładny. O to chodzi, jak to komu wychodzi. Czasami ryś musi, inaczej się udusi. Okej, lipsync bardzo ładny, jest w porządku. Dobra, Justyna, cześć Prozurę, przesyłam 3 króciutkie filmy. Trenuję te tempo animacji tak, aby było bardziej komfortowo przy oglądaniu tych moich filmideł. Ostatni film to próba synchronizacji dźwięku. Nie, akurat ten lipsync bardzo ładny. Ja chyba cię kojarzę faktycznie z tych animacji takich mega długich. Pamiętam tę historię. Niestety jak na twój sposób dodaję audio do flesza, to mam problem. Okej. To nie, wiesz co, jak to się robi? Patrz, już ci pokazuję, szybciutko, dobra. Kolejna pomoc, zobacz jak szybko to leci. F7 w tym miejscu. Dokładnie nie mam na lapku Audacity ani nic takiego, ale jak dasz M7 i przerzucisz sobie z biblioteki, dajmy na to, że to jest twój dźwięk, nie? Przerzucisz sobie to tu, w to miejsce, to wskoczy tutaj taka długa linia dźwięku i w momencie, kiedy sobie będziesz puszczać tę animację, to ten dźwięk będzie się po prostu odtwarzał w trakcie twojej pracy. I to, jak szybki on będzie, będzie zależało od twoich ilości FPS-ów, a FPS-y ustawiasz tutaj, zobacz. Prawy dokument i tutaj masz częstość klatek. Ja mam akurat na 60 FPS-ów ustawione. Polecam na początek między 18 a 24, to jest dobra ilość. Na pewno gwarantuję, że ci wskoczy. Duża poprawa w jakości, fajnie, że lipsync działa, lecimy dalej. Lipsync naprawdę spoko. Dobra, Fame MMA 10 konferencja od nieznanego. Witajcie chłopki i dziewczynki na kolejno dupnej gali MMA. Ty ten chłop brzmi jak Boxel 1:1, co jest? W Polsce. Ja mam na imię Michał Maron, a razem ze mną mój kamrad Gojciech Wola. Dzień dobry, okay. Wieczór. Wszystkim widzom i obserwatorom. Przed nami kolejna konferencja. Wait. Razem z Bich... Wait, czy tu jest tak, tu jest Kozako, tu jest Beczka, tu jest oczywiście wiadomy kumpel, Ziód, Gadanko, okej, daj coś. Dobra, dajmy tę szansę, zobaczymy. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby ta gala przeszła do historii. Jest nam festywnie przykro z kuli tego, że haja między Pormanem Pałkę i Wonkacją się wydupcyła przez tłuszcz. Nie mogę z tego Boxdela głosu, on jest 1:1. Kasper Ritz z nieśmiesznym widzę, dobra, okej. Okay. Że sieć sklepów Ropuszka wystosowała handschrift do sądu przeciw nie mogę z tego głosu. Za nazwanie swojej ekipy teamem Ropuszka. Wbijajcie również na Instagrama od... dobra, japa ty pieroński ciulpito. Kupujcie BBS-a z kodem CIULIK25, a na dzisiaj koniec... Z kodem CIULIK25. Nie wiem, kto robił głos Boxdelowi, ale jest mistrzem świata, naprawdę. Kupujcie GBS-a z kodem CIULIK25. Kurde, ty naprawdę zasuwasz niezdany z tymi animacjami i... Wróżę ci dużą przyszłość, nie wiem jak tam u ciebie ze społecznością i jakby ilością wyświetleń teraz, ale ja mam wrażenie, że to, to ma potencjał, żeby urosnąć. Milionerzy z Ziutym jeszcze zobaczmy. Wydaje mi się, że to odpowiedź C, litera M. Gratulacje, to poprawna odpowiedź. Okej, okay, na razie jest... O, moje odcinki z animatorów, w ogóle będziemy nagrywać niedługo animatorów nowych. Niedługo, pojutrze nagrywamy. Jak ten odcinek wejdzie we wtorek, to jutro jest nagrywanie, ponieważ do Gartic Phone wszedł nowy tryb animacja, będziemy cisnąć. Dobra, nieznany, słuchaj, puenta... Nie wnikam.
znikam. Nie, bardzo śmieszne. Ten Fame MMA 10 i głos Box Deala to jest po prostu piękna sprawa. Potężni włodarze, którzy się kłócą, to jest coś, czego potrzebowałem w animacji. Bardzo dobre. Mógłbym tu skończyć odcinek, ale chyba jeszcze im się uda, znajdę jeszcze jakąś jedną fajną perłę na koniec. Poczekajcie! Ale dobre! Ej, naprawdę bardzo ładne. Oczywiście Friday Night's Funkin' to była gierka, która została tu zanimowana. Wspaniała gra. Myślałem, czy nie nagrać sobie gameplaya na gamingowy, ale kurde, bardzo ładne było to zanimowane. Już pomijając sam schemat tego śpiewania, rapowania oczywiście, który jest świetny, chodzi mi o samą animację. Płynne to było strasznie, bardzo dobre. Zobaczymy, ile to robiłeś. Hejka, nazywam się Marek, robię animację od 8 miesięcy. Spoko. Jak na animatora mały staż, ale 8 miesięcy sporo się nauczyłeś. Ten niedokończony projekt robiłem około 3 tygodnie, widać, bo jest dobre. Jest to animacja o postaci Friday Night Funkin' Garcello oczywiście. Mod, mam nadzieję, że ci się spodoba, animacja nie jest do końca, nie, to jest naprawdę, jestem pod wrażeniem, bardzo dobra robota, ciężko jest mi nawet coś doradzić, czekaj, jeszcze sobie to odpalę jeszcze raz, świetnie jest to zrobione, szczególnie to tutaj jak on nawija i ten dymek mu od tej oczywiście, od tego peta wylatuje, nie, wspaniała robota. Panie, że tak grzywka na to, no co jest zadbanie o szczegóły, nawet nie mam co gadać o poprawianiu czegokolwiek. Jak sami widzicie, trochę dzisiaj pomogliśmy. Trochę żeśmy posprawdzali tych animacji. Był różny przedział skillowy dzisiaj, ale Friday Night Funkin' przepiękny. Kłótnia na Fame MMA, ta konferencja włodarzy, cudowna robota. Chulik 25 jest wspaniałym akcentem i naprawdę gość, który robi, jeżeli to ty robisz nieznany głos Boxdealowi, to możesz być normalnie voice aktorem i robić aferki. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Słuchajcie, ja byłem profesorem, wy byliście wy. Ja dzisiaj sobie pracowałem, tak jak mówiłem, na setupie. Zresztą widzicie doskonale, dzień dobry kamerko. Asus ZenBook Pro Duo wraz z moim tableciskiem graficznym. Bardzo lubię ten setup i często sobie na nim robię. I niedługo nadchodzi Blender, chciałem to zrobić na dzisiaj, ale nie zdążyłem, więc Blendera spodziewajcie się albo w czwartek, albo w sobotę na tym setupie, albo już w przyszłym tygodniu, zobaczymy kiedy będzie. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że już dołączyłeś do ekipy, bądź dołączyłaś do ekipy. Zostaw łapę w górę, jak jeszcze tego nie zrobiliście. Dzięki, widzimy się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o 16:30, linki do lapka w opisie. Przepraszam za brak live'a w poniedziałek, ale po prostu byłem za bardzo zarobany robotą, plus nagrywałem ten materiał. Dzięki, trzymajcie się, cześć!